Kolejne spotkanie z podcastem i ze studentami Uniwersytetu Łódzkiego. Dzisiaj na temat lot nad kukułczym gniazdem. Kuku! Teraz łączymy się na żywo z panem profesorem Jerzym Jarniewiczem. Ciekaw jestem, czy odbierze. Czekamy. Dobry wieczór. Dzień dobry, panie profesorze. Pan profesor Jerzy Jarniewicz. W studiu mam kilku studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Chciałbym chwilę porozmawiać na temat lotu nad kukułczym gniazdem. Panie profesorze, jest pan jednym z największych specjalistów od literatury kontestacji. Chciałbym zapytać, czym dla pokolenia pana profesora był lot nad kukułczym gniazdem jako literatura i jako oczywiście film Formana? Będę chyba opisywał z punktu widzenia kogoś, kto się przyglądał temu zjawisku z rzeczywistości Polski ludowej. A to w Polsce wyglądało trochę inaczej, bo najpierw dotarła do nas przeróbka sceniczna wystawiana przez Hibnera w Teatrze Powszechnym w Warszawie ze znakomitymi rolami Romana Wilhelmiego i Pszoniaka w roli McMurphy'ego na przemiennie grali. Potem był oczywiście film Formana i dopiero na początku lat 80., jeśli dobrze pamiętam, ukazał się przekład powieści Kena Kesey'a. Więc lot nad kukułczym gniazdem dolatywał do Polski w nieco odwróconej kolejności. Co wcale nie zmniejszyło jego znaczenia, czy tego wielkiego impaktu, jaki on miał na nas, bo była to rzecz, która kazała nam przewartościować wiele rzeczy. Przepraszam, że mówię nam, ale dostałem pytanie na temat nas, więc trochę będę mówił o wrażeniach pokoleniowych. Kazała przewartościować nam parę różnych pięter świata, w którym żyjemy. Był to z pewnością film, wcześniej powieść, która ukazywała jedną z instytucji zwanych totalnymi. Tak? Amerykański socjolog Erwin Goffman pisał o instytucjach totalnych, które sprawują całkowitą kontrolę nad życiem człowieka we wszystkich wymiarach, najbardziej intymnych, najbardziej prywatnych. No, taką instytucją jest oczywiście wojsko, jest więzienie, ale co może wydawać się, czy wydawało się wtedy szokujące, także zakłady psychiatryczne, które przecież były pewnym obszarem działania medycyny, tak, że miały w swoich założeniach pomóc człowiekowi, a były wykorzystywane do celów sprzecznych w ogóle z czymś, co uznawalibyśmy za jakąkolwiek formę przemocy. Wiemy, jak wykorzystywana była politycznie psychiatria w Związku Radzieckim, chociaż nie tylko. A więc ta psychiatria, o której mogliśmy przeczytać w powieści, zobaczyć w filmie Formana, była taką instytucją totalną, która realizowała jakby cele zupełnie odmienne od tym, do których była powołana. I to wcale nie była metafora. Tak wyglądała psychiatria. Psychiatria końca lat 50., początku lat 60. Ta psychiatria, którą poznał, bo powiem, że Ken Kesey nie wydumał sobie takiego obrazu szpitala. On był w szpitalu, był ochotnikiem, poddawał się różnym terapiom, poznając metody działania psychiatrii ówczesnej, zbierając także materiał do swojej powieści. Ta psychiatria, której jedną z niekwestionowanych metod była lobotomia.
Lobotomia stosowana nagminnie. Nie tylko na ludziach dorosłych. Przepraszam, że się... Elektrowstrząsy też, tak. No, ale lobotomia była operacją czy zabiegiem nieodwracalnym, tak? Bo to była ingerencja w mózg i no, w tej chwili nie będę się kusił na opis neurologiczny tej operacji. No, po takiej operacji człowiek był całkowicie bezwolny, tak? Zamieniał się w żywe warzywo. Pacjent już nie rozrabiał, nie był agresywny, nie wpadał w szał, ale jednocześnie no, przestawał być tak naprawdę człowiekiem. I ta lobotomia była stosowana znaczy bardzo powszechnie. Jej wynalazca dostał Nagrodę Nobla i stosowano ją mimo tego, że zdarzały się wypadki śmiertelne przy stosowaniu tej lobotomii. Więc tak, mamy tę psychiatrię, która właśnie w tym czasie zaczyna się zmieniać, zaczyna się humanizować. Tak? Pacjent nie jest już ubezwłasnowolniony, nie jest więźniem, ale albo kimś wymagającym opieki, albo też, jak mówiła antypsychiatria, kimś, kto chce się z nami porozumieć, skomunikować w nieco inny sposób niż zakładałaby tą jakkolwiek rozumiana norma. No, można by ten temat rozwijać, no tak, ale czy ja mogę zapytać, bo pojawił się taki wątek właśnie porównania z tym, co było w PRL-u, czy w radzieckiej tak zwanej medycynie, bo ja pamiętam, że właśnie w PRL-u było takie przeświadczenie, że jak się opozycjonistę weźmie do psychiatryka, to jest taka właśnie droga już do likwidacji praktycznie opozycjonisty, prawda? Tak, no to było stosowane niestety nagminnie, tak, w krajach obozu komunistycznego, no ale nie tylko. Pod pozorem właśnie otoczenia opieką kogoś, kto tej opieki wymagał, no bo sam nie jest w stanie niby żyć, a tak naprawdę jest kłopotliwy dla władzy, bo nie uznaje narzuconych przez tę władzę norm. To była jakby wiedza powszechna, tak? Że tak wyglądała psychiatria, tylko tego do powieści czy do filmu Formana tego nikt nie powiedział w tak wyraźny i jednoznaczny sposób. Ale no ten film, siła tego filmu polega na tym, że mimo tego, że ten obraz psychiatrii jest oparty na osobistych doświadczeniach nawet Kena Kesey'a, tak. I nie zafałszowuje tego, czym była psychiatria, zanim doszło tam do tej wielkiej reformy humanizującej ten dział medycyny. Ken Kesey nadał szpitalowi psychiatrycznemu walor metaforyczny, symboliczny. I trudno było nie widzieć w tym szpitalu metaforycznego przedstawienia też instytucji totalnej, tylko znacznie potężniejszej i znacznie większej, jakim było państwo. Państwo opresyjne, państwo totalitarne, ale także państwo, które nie uważało się, czy nie uznawało się za państwo totalitarne, jak na przykład Stany Zjednoczone końca lat 50. i 60. Państwo, które było niby wzorcem demokracji, ale przypomnę, że ten wzorzec demokracji ubezwłasnowolnił tak naprawdę politycznie, odbierał prawa obywatelskie milionom swoich obywateli. Więc kiedy czytaliśmy powieść, kiedy oglądaliśmy film Formana, no trudno było nam nie dostrzegać w tych dziełach obrazu społecznej, politycznej rzeczywistości, w której żyliśmy, którą znaliśmy bezpośrednio. Ja pamiętam, kiedy oglądałem ten film po raz pierwszy na premierze w kinie, w jednym z kin łódzkich, tak. Chyba nawet w czasie konfrontacji takiego festiwalu filmowego. To był to film, który pobudził całą widownię. Był moment, kiedy
móc przebudza się z tego swojego letargu i zaczyna wspierać buntowników, tak? Zaczyna grać w koszykówkę i dzięki tej jego interwencji pacjenci wygrywają mecz. I w tym momencie pamiętam, no kino wstało, widownia wstała i zaczęła klaskać. No to świadczyło, jak bardzo głęboko ten film potrafił poruszyć nasze poczucie, no pewnego jednak zniewolenia, zakłamania. Jak bardzo widzieliśmy w tym obrazie, albo słyszeliśmy w tym obrazie, nasz głos. I żeby już nie przedłużać, to powiem o trzecim wymiarze. Ten trzeci wymiar i powieści, a zwłaszcza filmu, to jest postać McMurphy'ego. Tak. To jest postać tego outsidera, rebelianta, no rebelianta nie z założenia, prawda? Bo to nie był kontestator, to nie był polityczny rebeliant. To był człowiek, buntownik swego rodzaju, któremu było ciasno w mocno znormalizowanym świecie. To był człowiek, który chciał się bawić i chciał się bawić z innymi. Który w tej swojej jakby niezależności gotów był pójść na daleko idące no, poświęcenia, które oczywiście zapłacił za to najwyższą cenę. Bo, niezwykle społeczny człowiek, relacyjny taki. Relacyjny, tak, ale relacyjny nie z założenia, że tutaj musimy obalać system, tylko że no po co, jeżeli tutaj jesteśmy, to niech ten czas będzie czasem, nie wiem, zabawy, frajdy, urządźmy sobie wycieczkę, która da nam nie wiem, kilka godzin radości, tak? I ta postać właśnie nie ideologicznego buntownika, ale człowieka, który jakby ten bunt sobie nosi w sposób jakiś naturalny, tak? Powiedziałbym, jest... potrafi dokonać przełomu w myśleniu tych ludzi, którzy no w zakładzie psychiatrycznym, przypomnę, są tam z własnej woli. On jedyny jest z nakazu sądu, prawda? Tak. Inni, czemu on się dziwi, są w zakładzie, bo im wyprano mózgi. Tak? I ten Wesołek, mocno podejrzany, bo to też jakiś przecież, no jednak przestępca, to jest jakąś czarną kartą w swojej przeszłości. Bardzo możliwe, że gwałtu nawet. Nagle wzbudza naszą sympatię, bo staje się taką postacią, użyję dużego słowa, zbawiciela, tak? Który na moment oczywiście, bo instytucja jest jednak zbyt potężna, żeby na to pozwolić i walcem to wszystko rozjeżdża, ale na moment dokonuje wyłomu w funkcjonowaniu tej instytucji i uświadamia wielu ofiarom, że można walczyć o tę swoją wolność, samodzielność, niezależność, ba, nawet o coś tak zwyczajnego, jako przyjemność, jako radość. Tak? I tutaj ten McMurphy mi się doskonale wpisuje w całą serię postaci z filmów Milosza Formana, bo wydaje mi się, że taką postacią właśnie takim naturalnym, natural born rebel jest na przykład Mozart, prawda? Który też nie uznaje żadnych autorytetów i nie mieści się w żadnej normie, a jest po prostu naturalnie uzdolniony i lubi się bawić. No, taką postacią też jest no, Berger, prawda? Ten przywódca komuny hipisowskiej z Her. No i we wcześniejszych filmach, nawet tych czeskich, wydaje mi się, że Forman przypatrywał się takim postaciom, które stanowią jakieś wyzwanie mniej lub bardziej groźne wobec systemu. Tutaj McMurphy się doskonale wpisał, chyba jest najbardziej taką wiarygodną postacią.
No i genialna rola oczywiście Nicholsona. Tutaj oczywiście moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, bo na przykład ta sprawa ofiarności McMurphy'ego, czyli jakby zbawienia przez samą ofiarę, to jest bardzo ciekawy wątek. Być może studenci podejmą ten wątek. Można byłoby też porozmawiać na temat właśnie tej specyfiki filmu, który jest z punktu widzenia raczej McMurphy'ego pokazywany niż wodza, natomiast w powieści jest raczej wódz. To zmienia trochę postać rzeczy, no bo mamy perspektywę tego natywnego Amerykanina i tak dalej, ale tak czy owak, no naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Wdzięczny jestem za te kilka diamentów rzuconych nam tutaj. Mam nadzieję, że studenci podejmą te wątki i będziemy dalej rozmawiać. Panu profesorowi już nie przeszkadzamy. Wszystkiego najlepszego, dobrego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki. Dziękuję bardzo. Wysłuchaliśmy przed chwilą rozmowy z panem profesorem Jerzym Jarniewiczem, specjalistą od literatury kontestacji, przede wszystkim brytyjskiej i amerykańskiej. Chciałbym teraz zadać jedno pytanie. Wysłuchaliśmy, jak pokolenie profesora Jarniewicza odebrało Lot nad Kukułczym Gniazdem. Teraz pytanie. Jak generacja Z odbiera Lot nad Kukułczym Gniazdem? Co jest takiego samego, a co jest innego? Czy wy jako właśnie reprezentanci generacji Z, jeśli w ogóle czujecie jakoś się inaczej, jak widzicie ten film? Czy to jest ramota, której nie można już oglądać? Czy też jest to coś ciekawego? Jak widzicie literaturę, powieść w tym kontekście? Kto z was pierwszy? W kwestii filmu byłem o tyle zaskoczony, że do tej pory, kiedy słyszałem, że jakiś film przeskoczył... Jak masz na imię? Szymon. Szymon, dobra. Tak, to jestem ja. Dobra. Oglądając film, zdziwiło mnie, że według zapowiedzi faktycznie, według mnie, był on lepszy od pierwowzoru, ponieważ jest pewna seria oscarowych filmów, które jakby posiadają to miano. Do tej pory słyszałem to na przykład w przypadku Fight Clubu bądź Psychozy i w obu przypadkach mocno się odbiłem. Jednak ten pierwowzór wydawał mi się o wiele bardziej jakiś taki merytoryczny i bliższy jakiejś uniwersalnej prawdzie. Pierwowzór w znaczeniu literatury. Tak, w znaczeniu tak. Literatury. Tym razem jednak być może przez to, że też książkę czytałem już jakiś czas temu, być może nie miałem takiego bycia w kulturze i takich narzędzi poznawczych, wydawał mi się mniej ciekawy ostatecznie. W sensie ten przekaz był dla mnie trochę bardziej rozmyty. Przyznam, że film dokonał paru skrótów co do postaci, ich osobowości, uprościł całość, ale mimo wszystko jako pojedynczy twór wydawał mi się po prostu bardziej przyswajalny, bardziej interesujący. To ciekawe. Dzięki za ten głos. Dobra. Kto inny ma zdanie albo ktoś chciałby nawiązać do tej wypowiedzi? Może ja, Weronika. Weronika. Tak, wydaje mi się, że warto uzupełnić książkę filmem, ponieważ mamy tutaj dwie różne perspektywy. Książka jest prowadzona, narracja jest prowadzona przez bohatera wodza, a film jest nakierowany bardziej na przeżycia McMurphy'ego. I gdy połączy się zarówno, gdy połączy się film z książką, to daje nam to szerokie spojrzenie na cały problem, który jakoś mocno wybrzmiewa, czyli na odrzucenie inności, na to, jak się odnaleźć w świecie, w którym nie czujemy się swobodnie i który w jakiś sposób nas osacza.
No tutaj faktycznie bardzo dobrze, Weronika, że podniosłaś ten, Weroniko, ten problem, bo wydaje mi się, że faktycznie powieść daje nam perspektywę inności, nie tylko inności jako inna perspektywa człowieka, który jednak jest zdecydowanie inny, nie tylko, że jest wyższy, ale ma inną rasę, prawda? To jest też kwestia tutaj bardzo istotna, kolor skóry. I ten kolor wygrywany jest przez powieść, to znaczy powieść tutaj wyraźnie nawiązuje do tego, więc ta perspektywa wodza zmienia postać rzeczy rzeczywiście znacząco. Dla mnie przeczytanie książki było odkryciem, między innymi właśnie przez tą perspektywę. Że jeszcze dodam, że to pytanie o to, czy to jest dla nas aktualne. Tak, no właśnie. Wydaje mi się, no że właśnie. Jeśli chodzi o książkę, absolutnie aktualne. Mhm. I niestety pewne rzeczy wciąż są problematyczne. Tutaj nie ma już znaczenia, jakie pokolenie reprezentujemy, bo pewne rzeczy nie uległy zmianom, tak jak na przykład właśnie wykluczenie pewnych grup i społeczności. Czyli temat wykluczenia, a temat instytucji totalitarnych? Wciąż aktualny. Wciąż aktualny, okej. No tak, chciałbyś coś dodać? Wydaje mi się, że pod niektórymi względami zarówno książka, jak i film mogą okazać się bardziej aktualne niż wcześniej, ponieważ jak wiadomo, autor pisał tę książkę jako buntownik w systemie demokratycznym. I tak jak zdaję sobie sprawę, że każdy system potrafi być totalitarny pod niektórymi względami i osoby, które wychowały się w PRL-u, na pewno te dzieło musiało bardzo z nimi rezonować, to jednak wydaje mi się, że niektóre rzeczy pokroju sceny głosowania w filmie bądź faktu, że dużo osób jakby zdaje się całkowicie świadomie ograniczać swoją wolność, może być bardziej aktualne współcześnie. W fakturze? Powiedziałeś? Fakturze. A, fakturze. Okej, okay. Przepraszam. Nie zrozumiałem, sorry. Więc tak, oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że mamy do czynienia z latami 50. w Stanach Zjednoczonych. Lata 50. to jest między innymi polowanie na czarownicę, jak to się określało, czyli na komunistów wszędzie. Prawda? I to jest kwestia ewidentna. Tam wtedy jeszcze był mocno kodeks słynny cenzury, więc ta demokracja amerykańska wtedy była zupełnie inna niż dzisiaj, można powiedzieć, i w wielu innych miejscach. Także to jest szczególne miejsce. Ale no, ciekawa jest ta opinia, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Ktoś jeszcze chciałby coś dodać na temat właśnie tej specyfiki waszej, jak wy. No, okazuje się, że nie ma tak wiele różnic pomiędzy pokoleniem boomersów i pokoleniem Z. To ja mogę jedynie zgodzić się z Weroniką i z Szymonem, że rzeczywiście współcześnie i powieść, i film w ogóle nie tracą na swoim znaczeniu. Mhm. Powieść tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę nasze czasy i kiedy czyta się o mgle, która przesłania taki rzeczywisty obraz dla wodza i te wszystkie problemy opiekunów, czy raczej pacjentów, kiedy zmagają się jakby z potopiecznych, pacjentów potopiecznych. Pacjentów szpitala. Szpital. Podopieczni, ale trudno jest mówić w takim pozytywnym słowie, kiedy wiemy, jak te realia szpitalne wyglądały. I rzeczywiście, kiedy czyta się o tej próbie wyrwania się z zupełnie innej rzeczywistości, to biorąc pod uwagę współczesne czasy, rzeczywiście może to być nowy obraz i nowy sposób zrozumienia niektórych współczesnych wydarzeń, które mają miejsce. Dzięki. Chciałabyś coś dodać? Jeszcze tylko
odnosząc się do tej mgły, o której wspomniała Ania, właśnie przyszło mi do głowy, że również to jest tak cenne w tej różnicy pomiędzy książką a filmem, mianowicie zmianie perspektywy, to znaczy, że w książce mamy, tak jak było wspomniane, do czynienia przede wszystkim z punktem widzenia wodza, że dodatkowo możemy zajrzeć w tok myślenia, w sposób postrzegania świata kogoś, kto jest w tej instytucji, jakby jest poddany tym mechanizmom w sposób taki bardzo ambiwalentny, ponieważ z jednej strony mamy do czynienia z postacią, która ma ogromną potrzebę, żeby się z tych mechanizmów wyrwać i żeby przedrzeć się przez tą mgłę, która ten jego świat i percepcję spowija, ale z drugiej strony pojawiają się takie głosy wodza w niektórych momentach, że on też troszeczkę się boi tego, co robi McMurphy, ponieważ ta mgła i to poczucie bycia stłamszonym z drugiej strony dają mu pewne poczucie bezpieczeństwa, takiego komfortu, z którego troszeczkę boi się wyjść. Właśnie jest taka scena, w której wódz mówi, że właśnie zdał sobie sprawę, co zrobili, pozwalając McMurphy'emu na takie działania, ponieważ on chce ich teraz wyrwać do świata zewnętrznego, w którym tak naprawdę będą sami zagubieni. Z którego oni uciekają. Tak, więc jest to znowu ciekawe odwrócenie perspektywy, jak wygląda postrzeganie kogoś, kto rzeczywiście nie może zdzierżyć wewnętrznie tych zniewalających mechanizmów i tego ucisku, ale z drugiej strony wątpi w swoją siłę i dopiero zaczynają ją zdobywać i wydobywać z samego siebie. Dzięki wielkie za to uzupełnienie. A chciałbym jeszcze podjąć ten temat, który profesor Jarniewicz podejmował na początku, czyli choroba psychiczna, szpital psychiatryczny, bo przecież żyjemy w czasach, kiedy zupełnie się inaczej te sprawy postrzega, prawda? To znaczy w latach 50. czy 60. w Polsce być chorym psychicznie to była niesława duża. To znaczy, jeżeli ktoś był tak zwanym wariatem czy kimś takim, to była niesława. Dzisiaj mam wrażenie, że jednak choroba psychiczna już przestała być takim tabu, ale nie wiem jak to jest wśród waszego pokolenia. Czy ktoś, kto chodzi na przykład na psychoterapię, czy jest postrzegany przez was jako napiętnowany, czy też jest to już coś normalnego? Jak to widzicie, Szymon? Stroniłbym od określenia normalny, ponieważ jest to bardzo trudne słowo, z którego często trzeba się tłumaczyć. Aczkolwiek na pewno tematyka leczenia stała się... nie jest już tabu. To nie jest to, że ktoś chodzi na terapię, dba o siebie, ma jakieś problemy. Jest raczej oznaką tego, że dba o siebie i stara się być lepszą wersją siebie. Chociaż też... I nastąpiła duża zmiana w praktykach leczenia, ponieważ w przypadku lotu nad kukuczym gniazdem to zabieg lobotomii i w ogóle podejście do osób chorych polegało na pacyfikowaniu ich. I dlatego też stała się metaforą doskonałą chyba systemów politycznych totalitarnych, które tłamszą inność, tą siłę różnorodność w Polsce i dlatego prawdopodobnie też ten film stał się tak popularny i takim fenomenem. Ktoś chciałby coś dodać na temat? Ja tylko się odniosę do tego, że wydaje mi się, że obecnie zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne i podchodzimy do tego w taki sposób, że jeśli coś nam dolega, to idziemy do lekarza. I wydaje mi się, że młodzi ludzie nie obawiają się takich tematów. To tak jak podsumował Szymon, nie jest to już temat tabu, tylko raczej rzeczywistość naszych współczesne czasy i rzeczywistość, która nas otacza. Dzięki.
Ja też uważam, że dla naszego pokolenia pewną oznaką siły człowieka jest to, że jest w stanie poprosić o pomoc, przyznać się do jakichś swoich słabości i zamiast chować je w sobie, to właśnie szukać tego profesjonalnego oparcia, chociażby w psychoterapii, czy po prostu w wizycie u psychologa i w umiejętności najzwyklejszej zwrócenia się o pomoc do drugiego człowieka. Wręcz spotykałam się także z taką opinią, że warto jest po prostu bez względu na to, czy ma się jakieś problemy bardziej kliniczne, czy po prostu różne nieuporządkowane sprawy w życiu, warto na jakimś etapie po prostu zafundować sobie, tak to ujmijmy, trochę sesji psychoterapii, żeby właśnie pomóc sobie, tak, żeby uporządkować swoje życie na przykład przed jakimś ważnym rozdziałem. Więc myślę, że dziś ta perspektywa jest zupełnie inna. Faktycznie człowiek ze swoją indywidualnością jest w centrum zainteresowania i także to, że możemy dobrać na przykład rodzaj psychoterapii do siebie, do swoich potrzeb, jest to dowód, że ten punkt widzenia naprawdę dziś się zmienił na korzyść dbania człowieka o swoje dobro i o swoim otoczeniu. Dzięki wielkie. No tutaj się zarysowuje taki podział właśnie, no kiedyś leczenie psychiatryczne było raczej urawniłowką, a teraz jest raczej pewnego rodzaju, czy psychoterapia jest rodzajem indywidualizowania siebie, prawda? To znaczy jakiegoś dbania o siebie i rozwoju własnego potencjału. No to jest ciekawa różnica. Natomiast jeszcze chciałem porozmawiać o różnicy w perspektywie całego filmu. Głównie filmu jednak, bo rzeczywiście ja się tutaj też zgadzam, że film decyduje o dzisiejszym odbiorze Lotu nad Kukułczym Gniazdem. Tak jak na przykład w PRL-u najpierw może spektakl dla tych, którzy widzieli, natomiast teraz no jednak film głównie, mimo że książka zmienia wiele, jeśli idzie o perspektywę i tutaj też się w pełni zgadzam, to chciałbym porozmawiać na temat alegoryczności tego przedstawienia, bo jeśli my w tej chwili nie postrzegamy szpitala psychiatrycznego jako oddziału zamkniętego, w którym się na przykład niweluje różnice, w którym się na przykład kogoś sprowadza do warzywa, pacyfikuje się bunt, niweluje się indywidualność i w pewnym sensie ten oddział zamknięty jest czasami drogą do eliminacji człowieka, bo tak to było na przykład w PRL-u. Ja to pamiętam jak dziś. No, po prostu jakby opozycjonista, który był brany najpierw na leczenie psychiatryczne, to było niebezpieczeństwo po prostu, że zniknie gdzieś w tych czeluściach leczenia psychiatrycznego i po prostu zostanie zniwelowany. Jeżeli wy byście się dowiedzieli, że macie iść do szpitala psychiatrycznego, balibyście się o coś takiego, że was potraktują jakimś lekiem, który was spacyfikuje, który was zniweluje, albo lobotomię wam zastosują. Czy to jest kwestia alegorii, to co widzicie na ekranie, czy to jest kwestia jakiegoś realizmu tego filmu? Jakbyście to widzieli? Trudno mi się wysłuchać na ten temat, ponieważ nie jestem jakimś specjalistą w dziedzinie obecnego stanu psychiatrii w Polsce i na świecie, aczkolwiek doszły mnie słuchy, że pomimo odejścia od lobotomii, tak, to nadal nie jest tam kolorowo zbytnio, przynajmniej w Polsce. Raczej chyba nie chciałbym tam trafić. Czyli jednak jest obawa, no mówi się na przykład o nieinwestowaniu psychiatrii dziecięcej na przykład, prawda? Mówi się o tym, że jest to na razie w Polsce niestety nadal ciężka sprawa, ale oczywiście no chyba, no co ty na ten temat myślisz? Myślę, że na pewno to, co jest pokazane w filmie, no, można postrzegać w kategorii realizmu na czasy ówczesne, tak? Aktualnie bardziej raczej alegorycznie. No,
trudno mi powiedzieć, jak wygląda psychiatria od wewnątrz. Natomiast z tego, co jakoś się orientuję, to myślę, że na przykład nie byłoby problemu, tak jak było problemem w książce, dowiedzieć się przez pacjenta, co w zasadzie mu się podaje i jakie skutki będą miały te leki. I tam no, nie pozwolono mieć pacjentowi dostępu do wiedzy, co się z nim będzie działo. Myślę, że współcześnie no jednak prawa pacjenta są raczej, przynajmniej powinny być respektowane i jednak o ile tylko to jest jakby zgodne z dobrem pacjenta, to takie informacje powinny być jemu, a już na pewno najbliższym osobom absolutnie udostępnione. Więc no, takiego zagrożenia, że nie wiem, że zostałabym poddana jakimś zabiegom, o których absolutnie nic nie wiem, które mnie całkowicie ubezwłasnowalniają i nikt nie ma na to wpływu, co się ze mną stanie, nie mam żadnej decyzyjności, raczej bym się nie bała. Tak? Mhm. Myślę, że jednak to taka zmiana zaszła, która przynajmniej pozwala pacjentowi mieć świadomość, co się będzie z nim działo i jakiś właśnie ten margines decyzyjności mniejszy lub większy zależy się od stanu mieć. Świetnie, że wyszła ta sprawa praw pacjenta, bo jeśli mówimy o prawach pacjenta, to mówimy o państwie prawa, w którym istnieją jakieś prawa właśnie pacjenta, prawa człowieka i tak dalej. I to jest rzecz niesamowicie ważna i to faktycznie tutaj... Dobrze, że wyszło w trakcie rozmowy. No tak, natomiast tutaj jeszcze chciałbym na ten temat pociągnąć trochę tak tę kwestię alegoryczności. W tym samym czasie Michel Foucault pisał Historię szaleństwa, w którym porównywał chorobę psychiczną, czy też szpital psychiatryczny do innych instytucji świata zachodniego, czyli do szkoły, koszarów, czyli jednostek wojskowych, również innego rodzaju szpitali także, oraz szkół, co ciekawsze. Prawda? I jak wy sądzicie, czy nadal ta alegoria w znaczeniu takim, że choroba psychiczna byłaby tylko alegorią normalności w takich właśnie instytucjach, jak szkoła, wojsko, szpital jako taki, jak to fabryka, bo to też było u Michela Foucault. Fabryka dzisiaj to może być korporacja na przykład. Czy jak wy to widzicie? Czy to jest jakaś metafora nadal atrakcyjna dla nas, czy raczej już historyczna? Ogólnie rzecz biorąc, termin choroby zakłada, tak, że istnieje jakiś uniwersalny, normalny wzorzec, który jest lepszy dla każdego z nas. I o ile w przypadku naszej fizjologii wydaje mi się to w większości przypadków dosyć łatwe do ustalenia, o tyle w kwestiach psychologicznych no, te pojęcia są dalej przekształcane i rozwijane. I wydaje mi się, że kiedyś po prostu inność była często przedstawiana jako choroba psychiczna. I jeżeli chodzi o porównanie ośrodka psychiatrycznego, takiego jak w Locie nad Kukułczym Gniazdem, którego głównym zadaniem jest po prostu zrównywać wszystkich, jakby formować się i uniwersalizować każdą osobę, to na przykład współcześnie instytucja szkoły jako też się tym zajmuje. W sensie obecnie system pruski, który nadal jest stosowany, zakładał, że każdy ma wyjść ze szkoły z jednorakim wykształceniem, ewentualnie na późniejszym etapie rozwinąć się w danym kierunku. I uważam, że obecnie nasz system szkolnictwa jest w powijakach i ogólnie rzecz biorąc nie pozwala on na rozwinięcie indywidualnych cech uczniom, czy to poprzez kodeks tego, jak mają się ubierać, czy też wrzucanie ogromu ilości materiałów, których uczniowie nie chcą studiować, przez to nie mają czasu na zajęcia pozalekcyjne. Ta alegoria będzie się nasuwać zawsze, kiedy ktoś będzie próbował nas ujednolicić, ale też każdy system będzie próbował to robić.
i do pewnego stopnia próba ujednolicenia pewnej grupy narodu jest konieczna. Tylko pytanie, to gdzie jest ta granica, jest bardzo dyskusyjna. No, ciekawe, że wspomniałeś o systemie pruskim, systemie edukacji, bo to jest właśnie ten system, który chyba według tego, co powiedziałeś, no jakby nadal jakby jakieś takie niedobitki ciągle funkcjonują, prawda? To znaczy niby odchodzimy od systemu pruskiego, ale w istocie gdzieś tam one ciągle tkwią. A jak wy to widzicie? Wydaje mi się, że rzeczywiście są systemy, które wymagają od osób, które znajdują się w tym systemie konformizmu i tak jak Szymon powiedział, faktycznie na tym poziomie szkolnej edukacji wymaga się od uczniów, żeby jednak spełniali pewne oczekiwania, odpowiadali na wymagania, które ktoś wyżej im poda. I żeby spełniali oczekiwania. I tutaj wydaje mi się, że faktycznie trochę oczekuje się w takich strukturach, żeby ludzie tworzyli zwarty monolit. I jeśli chodzi o to bycie indywidualistą w takim miejscu, to może być to utrudnione zadanie wciąż. Mhm. No tak, to na samo zakończenie jeszcze jeden temat, który tutaj nie został podjęty, mianowicie zabawa w kontekście wywracania porządku poprzez zabawę, to znaczy poprzez relacje wręcz z innymi, tak? To znaczy jakby przyjemność z tego, że się jest z kimś, że się bawi z nim i tak dalej. Jak wy to widzicie? Czy jest jakaś aktualność tego tematu w tym filmie, czy też jest to tylko historyczna sprawa? Dla mnie McMurphy to taka postać błazna, która jest potrzebna w sytuacjach zagrożenia. I on reguluje te emocje, które są negatywne, śmiechem. I to w filmie bardzo dobrze widać. I ten śmiech jest prawdziwym zagrożeniem dla oddziału szpitalnego, dla personelu, ponieważ trudno stłamsić ten śmiech. No i ten dyktator też się boi śmiechu, prawda? To jest taka sytuacja. Chciałabyś coś dodać? Tak, tam wręcz na przykład w książce Woods też mówi w którymś momencie, że McMurphy był wolny, dopóki był w stanie się śmiać. Tak, że ten śmiech rzeczywiście dawał mu możliwość jakby przebicia się przez te zacieśniające się gdzieś więzy systemu. I faktycznie no, McMurphy, tak mówiąc bardziej właśnie takimi kulturowymi terminami, z takim tricksterem mi się kojarzy po pierwsze, a po drugie rzeczywiście w kulturze zabawa jest pewnym fenomenem, ponieważ to jest coś bezinteresownego, coś, za czym jakby nie idzie żadna głębsza intencja oprócz właśnie tej wspólnoty i tego tak naprawdę wielkiego potencjału wywrotowego, tak? Bo w momencie, kiedy ludzie zaczynają się bawić, kiedy zaczynają zawierać mocniej między sobą tą wspólnotę wokół jakiejś bezinteresownej, a też w jakiś sposób naśladującej rzeczywistość, inną, wywrotową rzeczywistość czynności, to na chwilę przynajmniej ta mgła opada i mogą wyraźnie widzieć przez tą mgłę i mogą się jej wspólnie przeciwstawić. Więc rzeczywiście te elementy zabawy w locie nad kukułczym gniazdem były zawsze otoczone taką atmosferą czegoś wywrotowego, czegoś przełomowego i ściągały też największe konsekwencje ze strony właśnie systemu panującego w szpitalu. No właśnie, nie podjęliście tego wątku, więc jeszcze naprawdę na sam koniec, bardzo duży temat, ale no, pojawił się u pana profesora Jarniewicza, mianowicie ta kwestia zbawczości. No, to jest ofiara, nie? McMurphy jest protagonistą, ale także ofiarą systemu, ale nie tylko systemu w jakimś sensie, on się samo ofiarowuje w pewnym sensie, więc jest w tym sensie zbawcą w takim dosłownym sensie tego słowa, prawda?
Jak wy to widzicie? Czy to jest taka figura trochę? Bo mówicie o figurze trickstera i to jest jedna rzecz, ale właśnie czy co sądzicie? Czy to jest przegięte, żeby to traktować jako zbawczą ofiarę, czy też jest w tym coś? Wydaje mi się, że McMurphy jest nie jako zbawcą, tylko nie takim, do jakiego przyzwyczaiła nas dotychczasowa kultura, ponieważ jednak postacie zbawców, takich mesjaszy narodów, zazwyczaj musieli być bez skazy, a McMurphy z założenia jest typem osoby no, prawdopodobnie niezbyt pozytywnej ogólnie rzecz biorąc. To jest człowiek, który nadużywa alkoholu, narkotyków, bo też pojawia się kodeina w książce. Jest skłonny do bójki. Nie wiadomo tak właściwie, jakie były jego przewiny. I przede wszystkim nie jest znaczy, nie postrzega raczej siebie za idealistę. Na pierwszy rzut oka nie widać tego po nim. Tylko jest człowiekiem, który jest niejako uzależniony od wolności. Tak. On, dobre określenie. Tak. On w pewnym momencie nawet chyba próbuje grać według zasad siostry, ale zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie. I pod względem tego, co daje ostatecznie, na jaką drogę skierowuje głównych bohaterów, jest zbawcą. Ale też trzeba pamiętać, że on nie daje im ostatecznego rozwiązania. Kiedy wódz ucieka ze szpitala, nie jest powiedziane, że on sobie poradzi. Też nie jest powiedziane, że ludzie tam trafili bez jakiejkolwiek przyczyny. Być może oni nadal potrzebują pomocy. McMurphy im tego nie daje, bo być może McMurphy sam potrzebowałby pomocy. On po prostu daje im wybór, który zawsze wiąże się z ryzykiem. I sam jest osobą, która nie boi się ryzyka i która ceni właśnie w tym momencie bardziej wolność i z wolnością idącą godność niż życie. Bardzo ciekawe te zdania. Myślę, że to uzależnienie od wolności to jest dobre zakończenie. Ja chciałbym tylko dokończyć tę myśl właśnie, że w sensie takim etymologicznym zbawienie to jest wybawienie, czyli to jest właściwie wyzwolenie w tym sensie i w tym sensie zbawca to jest ten, który daje wolność. Tak etymologicznie rzecz biorąc, czy to Mojżesz, czy ktokolwiek inny, kto wyprowadza, jakby no jest zbawcą w tym elementarnym sensie dającym wolność. Więc, ale te zastrzeżenia, które podałeś też, to też jest ciekawe, bo świadczą o realizmie waszego spojrzenia. Czy jeszcze ktoś chciałby coś dodać? Jeśli nie, to bardzo, bardzo dziękuję. Przedstawcie się jeszcze na sam koniec. Ania. Weronika. Klara. I Szymon. Wielkie dzięki i zapraszam do następnego razu. Wysłuchałeś Polska Fika. Pamiętaj, następnym razem będzie jeszcze ciekawiej. Polska Fika to podcast profesora Jarosława Płocinnego. Pamiętaj o lajkach, pamiętaj o subskrypcji. Do zobaczenia. Do usłyszenia.